Dzień dobry, witam Państwa na naszym kanale, witam serdecznie. Drodzy Państwo, przechodząc od razu do meritum, bo szkoda jakby czasu i atłasu. Drodzy Państwo, rozliczenie gangu Kaczyńskiego jest relatywnie proste, ale Koalicja Demokratyczna składa się, jak Państwo wiecie, z trzech dość oddzielnych światopoglądowo partii, ale jakby łączy ich jedno. Oczywiście dobro Polski i pokonanie PiS-u. Gdybyśmy jednak rozłożyli to na czynniki pierwsze, to zauważymy, że w lewicy jest partia Razem. To już wiemy, że to jest partia, która już jawnie współpracuje z PiS-em. Ale pani Biejat bardzo pasuje, pensja w Senacie i funkcja wicemarszałkini Senatu, więc robi to, można powiedzieć, tak jedną nóżką. Z kolei pan Włodzimierz Czarzasty, przytulający, może metaforycznie oczywiście, tak, Annę Marię Żukowską, która kompromituje lewicę praktycznie na każdym kroku, też cały czas trzyma przy sobie. Jakie są tego przyczyny, nie wnika. Proszę Państwa, trzecia droga, która pogubiła się, otrzymując władzę, są ministrowie, są przecież i dyrektorzy departamentów, i wiceministrowie, i inni, którzy na nowych synekurach świetnie się czują właśnie z poruczenia pana marszałka Szymona Hołowni. No, te stanowiska ich bardzo podekscytowały. W przeciwieństwie do przedstawicieli Koalicji Obywatelskiej, którzy już rządzili i jakby ich powrót do władzy na te stanowiska, to raczej wiąże się z pewnymi obawami, możemy to widzieć, że z jednej strony chcą być aktywni, z drugiej strony się boją. Pan Sienkiewicz, który boi się Michała Kolanki, tak przynajmniej odnoszę takie wrażenie, bo raz został zwolniony, on został przywrócony, a ten, kto go zwalniał, został zwolniony przez pana ministra Sienkiewicza. Cóż za ubóg. Ale wracając do pana Michała Kolanki, który kiedyś w przypływie szczerości, ten przysympatyczny Ponczuś powiedział w loży prasowej podczas publicznej rozmowy, że w polityce nie ma not za styl, to nie jest jazda figurowa na lodzie. I muszę Państwu powiedzieć, że się z doradcą Morawieckiego, Michałem Kolanką, media workerem z tak zwanej rzepy, po części zgadzam, bo to, co on powiedział, powinno być, można powiedzieć, takim sygnałem dla koalicji rządzącej, żeby przestali bawić się w te swoje konwenanse i w słodkie słówka, okrągłe zdania, tylko się w końcu wzięli do roboty, a robota jest relatywnie prosta. Otóż, proszę Państwa, jak naliczyliśmy na 224, jak wiecie, jest ponad 1300 afer, a to jest oczywiście czubek góry lodowej. I tak na dobrą sprawę prokuratury, które w tej chwili w bardzo szerokim zakresie prowadzą śledztwa, zbierają materiały dowodowe, w ciągu ostatnich 3 miesięcy zgromadziły całkiem spory ten materiał dowodowy, który umożliwia postawienie nie tylko tym pisowcom, o których już Państwo wiecie, ale wielu innym zarzutów. I do zarzutów karnych, które oczywiście zawsze będzie można zmienić, zmodyfikować, czy nawet uchylić. Ale zanim to się stanie, trzeba będzie pisowcom uchylić immunitet. I proszę Państwa, ja wczoraj popełniłem taki wpis na platformie X, zwanej dawniej Twitterem, który brzmi następująco. Pierwszym krokiem powinny być masowe zatrzymania gangsterów zorganizowanej przestępczości. Rozwinę tę myśl. Proszę Państwa, uchylenie immunitetów przy większości parlamentarnej zajmuje kilkanaście, może kilkadziesiąt minut. Jest lista, nie ma co nad tym deliberować, są wnioski. Oni mogą nam sobie podyskutować, natomiast sam fakt głosowania zajmuje chwilę, można zrobić to przecież hurtem. A dlaczegoż by nie? I na przykład 100 posłów Zjednoczonej Prawicy w ciągu krótkiego czasu straciłoby immunitety, a ci, którzy je stracą, mogą przecież zostać zatrzymani, postawić im zarzuty, bo trzeba działać. Polacy chcą zobaczyć efekty
efekty działania władzy. Oczywiście mamy efekty gospodarcze, na które trzeba poczekać, efekty władzy, pracy władzy, takich działań na kanwie społecznej. Czasami też trzeba poczekać. Pan marszałek Hołownia i jego trzecia droga z PSL-em dość niefortunnie zagrali aborcją, bo chcieli to zrobić po wyborach. No, proszę Państwa, to jest przyznanie się do pewnej manipulacji, no ale skoro tu nie ma nod za styl, to niech im będzie. Proszę Państwa, drugim pilne przywrócenie profesjonalnych mediów publicznych, o czym mówiłem wczoraj, i bez tego nie da się przeprowadzić też pierwszego, ponieważ media publiczne w sposób rzetelny i poinformowane formalnie przez prokuraturę o zakresie postawionych zarzutów, również przedstawienia, o ile pozwoli na to dobro śledztwa, przedstawienie dowodów winy, tych, którymi dysponuje prokuratura. Przypomnę, że Ministerstwo Ziobry, Święczkowski i cała ta banda nie mieli najmniejszego problemu, by zwołać konferencję prasową i na przykład a propos Sławomira Nowaka i przedstawiać, tylko że to były uszyte dowody, by wytworzyć wrażenie, że pan Sławomir Nowak jest przestępcą. Zdaniem nim nie jest. Próbowano go po prostu złamać, a dowody uszyto najpierw w Ukrainie przez skorumpowaną służbę antykorupcyjną Artema Sytnyka po to, by zdyskredytować Sławomira Nowaka, co się oczywiście udało. O zegarku nie wspominam, bo zegarków dziesiątki, jak nie setki u pisowców dalej błyszczą na nadgarstkach, a Centralne Biuro Antykorupcyjne, czyli Bezpieka PiSu, która dalej ma się dobrze, no, ma być likwidowana teraz na przełomie czerwca i lipca. Zobaczymy, czy pan Siemoniak dotrzyma słowa, jak nie, to mu to przypomnę. I teraz trzecim takim punktem też rozwiniemy, a potem to podsumujemy. Zlustrowanie sprzedajnych mediów prywatnych i rozliczenie ich współpracy ze zorganizowaną przestępczością. No a później agitacja wyborcza, rozdawanie ulotek. Możecie wtedy się, drodzy państwo politycy, słodko uśmiechać do swoich wyborców, tylko musicie najpierw wyjść ze swoich ciepłych apartamentów albo przewiewnych apartamentów z klimatyzacją, przejść po ulicach i zacząć rozmawiać z ludźmi, z tymi, którzy was wybrali. Proszę Państwa, napisałem zlustrowanie sprzedajnych mediów prywatnych. Nie mylmy z jakimś zamordyzmem wobec wolności prasy i tym podobnych historii. To nie w tym rzecz. Wolność prasy, wolność mediów jest czymś oczywistym i musi być respektowana. Ale my mówimy o sytuacji bardzo konkretnej. A tu mam na myśli pobieranie pieniędzy ze Skarbu Państwa, przyjmowanie zleceń na usługi reklamowe ze spółek Skarbu Państwa, rządowych agentów, czy z samego poruczenia rządu, czy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. O artykułach sponsorowanych przez Fundusz Sprawiedliwości to już wiemy. Teraz pytanie, czy takie prywatne medium powinno przyjmować pieniądze ze Skarbu Państwa i czy te wydatki miały swoje uzasadnienie. Bo jeżeli jest sytuacja, w której zaczynamy promować rząd artykułami sponsorowanymi, to trzeba to w sposób bardzo jasny, klarowny i przejrzysty uzasadnić. Wyobraźcie sobie Państwo sytuację, w której Ministerstwo Sprawiedliwości pod rządami pana profesora Bodnara zleca portalowi X, no nie Twitter, może portal Y, zleca pisanie tekstów pochwalnych. Da? Zleca pisanie tekstów pochwalnych i dochodzi do dość sytuacji kuriozalnej, bo momentalnie odzywają się głosy, jak to jest możliwe, że prywatne medium teraz będzie promować ministerstwo koalicji rządzącej, na przykład Sprawiedliwości. To jest w ogóle nie do pomyślenia. Media mają patrzeć władzy na ręce, ale to nie oznacza, że mogą się na przykład pojawiać w tych mediach kłamliwe artykuły. Dzisiaj przeczytałem na portalu O2.pl należącym do Wirtualnej Polski artykuł, ciężko nazwać to artykułem, to paszkwil,
na Rafała Trzaskowskiego, w którym tak zwany przygodny przechodzień, czyli cytuje się bliżej nieokreślonych ludzi, którzy na przykład mówili, że Trzaskowski jest leniwy, a Magda Biejat jest bardzo pracowita. No, wybory się już odbyły. Rafał Trzaskowski zmiażdżył i panią Biejat, i pana Bocheńskiego, i całą resztę, wygrywa w pierwszej turze. Nasuwa się pytanie, po co w takim razie takie paszkwile się pojawiają? Czy wynikają one, nie wiem, z tutaj hipoteza jakiegoś przyjętego zlecenia, czy o co chodzi? Proszę Państwa, żeby uderzać we władzę artykułami, tekstami w mediach, no to byłoby dobrze, gdyby były to teksty rzetelne, które by odnosiły się do rzeczywistości, nie byłyby naciąganymi opiniami. Wydawcy tych mediów, ja nie mówię o tych media workerach, bo oni się w ogóle nie liczą, oni robią to, co im się każe. Bo oni, zobaczcie Państwo, oni chodzą z medium do medium, wszystko się odbywa w kręgu Warszawy. Można powiedzieć, że 95% tych pismaków to są ludzie z tego samego klubu towarzyskiego, spotykający się prywatnie nawet w tych samych miejscach, jak się też zresztą przekonaliśmy, spotykają się z różnych redakcji ci sami media workerzy i pomstują na was. Drodzy Państwo, tak na was, że się nie poznaliście na ich geniuszu i że nie będziecie im niczego dyktować, bo oni są najmądrzejsi, oni są najlepsi. Jest kuriozalne, że największymi wrogami tej czwartej pseudowładzy stają się ci, którzy są odbiorcami tych mediów, więc ci ludzie piszą do was, opisując swoją rzeczywistość, a następnie ubliżają wam i to, przyznam się, że całkiem wulgarnymi słowami. Proszę Państwa, ale wracając do wydawców, ich współpracy ze zorganizowaną przestępczością, brania pieniędzy od nich po to, by utrzymywać swoje portale i na tym naprawdę potężnie zarabiać. Jak Państwu już opowiadałem, zarobili mnóstwo pieniędzy. W tym przypadku musi się odbyć rodzaj lustracji. Forma śledztwa, nawet komisja śledcza, o czym pisałem i mówiłem, aby dokonano weryfikacji, czy te wydatki poszczególnych ministerstw odbywały się zgodnie z dyscypliną finansów publicznych. Czy te zamówienia reklamowe ze spółek Skarbu Państwa mają jakąś rację bytu? Bo to przykład, który pamiętam z tygodnika Niedziela, tak? Czyli gość niedzielny, nie, to był gość niedzielny, znalazłem tam reklamę całostronicową Polskiej Grupy Zbrojeniowej. No, babka kościelna bardzo jest zainteresowana tym, żeby sobie kupić na przykład nowego rosomaka albo kraba. Albo na przykład karabinek Grota, no bo czemuż nie, może zrobić swojemu mężowi, starszemu panu przyjemność i na przykład zakupić mu karabinek Grota z pełnym oprzyrządowaniem, a niech sobie chłop postrzeli. Tak, no, jakie jest uzasadnienie w katolickim periodyku reklamować Polską Grupę Zbrojeniową? Albo na przykład co ma do tego wspólnego Orlen, Formuła Pierwsza, Kubica czy cała reszta. Na przestrzeni 8 lat te reklamy się pojawiały. Również kwestia tych artykułów sponsorowanych. Proszę Państwa, teraz Koalicja Obywatelska, w zasadzie koalicja rządowa, powinna się wziąć do ostrej pracy, by przywrócić media. Zacząć nagłaśniać wszystkie pisowskie afery, tak by ten przekaz trafił pod strzechy. Z całym szacunkiem do pana redaktora Marka Czyża, który z pewnością jest świetnym dziennikarzem, ale jego przekaz jest niestety mało ekspresyjny, taki nijaki. Rzetelność dziennikarska polega na tym, by podawać Państwu fakty. Fakty, które Państwo moglibyście samodzielnie ocenić. Gdy ja opowiadam Państwu o różnych zdarzeniach, gdy łączę kropki, to pokolorowanie tego obrazka zostawiam Wam. Oczywiście ja nie mogę być w 100% obiektywny, bo nikt nie jest obiektywny. Zawsze jest to dotknięte pewnym subiektywizmem, ale zauważcie, że ja unikam wszelkich polemik ideologicznych, światopoglądowych. Bo uważam, że każdy ma do tego prawo. Ja podważam kwestie ideologiczne, gdy one nie są kwestiami ideologicznymi, a są kwestiami stricte taką agendą, że ktoś używając na przykład, nie wiem, ideologii socjalizmu, socjaldemokracji albo nacjonalizmu, używając takich
haseł, owijając się w te biało-czerwone czy tęczowe flagi, chce na tym zarobić parę groszy, ustawić się w życiu. To są koniunkturaliści. Bardzo szanuję idealistów, tych, którzy poświęcają się idei, ale z pewnością nie takiej, która niesie za sobą na przykład zamordyzm, czyli jedna strona chce wykończyć drugą w oparciu o światopogląd. Tak, bo to już przerabialiśmy w historii polskiej, w historii Europy, gdy jedna ideologia próbowała wykończyć drugą. Byli naziści, byli komuniści. Nie, drodzy Państwo, to nie tędy droga. Natomiast jest oczywistym, że musimy potraktować PiS jako zorganizowaną przestępczość. I teraz jest dobry moment, zbliża się kolejne posiedzenie Sejmu. Ja wiem, że są przygotowane wnioski o uchylenie immunitetów, ale one też powinny być rozszerzone o kolejne. Zwróćcie Państwo uwagę, że większość posłów tak zwanej Zjednoczonej Prawicy, w zasadzie chyba wszyscy poza tymi nowymi, są umoczeni w aferze. No, gdyby podejść do tego w sposób zachowawczy, to należałoby im wszystkim tym skazanym uchylić te immunitety, niektórych zatrzymać, a dlaczego by nie, przedstawić im zarzuty, a następnie poinformować opinię publiczną. Ktoś powie, no ale to są pisowskie metody. Co to znaczy pisowskie metody? No jeżeli są dowody na to, że ci ludzie kradli, a tych dowodów naprawdę nie brakuje, tak, są bardzo grube dowody, jest szereg poszlak, są zeznania już w tej chwili świadków, to jest najlepszy moment, by do tych zatrzymań doszło w końcu. Nie powiedziane, może prokurator podejmie swoją niezależną, arbitralną decyzję o tym, by na przykład nie składać wniosku o sankcję aresztową, tylko zastosować środki wolnościowe, poręczenie majątkowe. No, ale pytanie, skąd te majątki, skoro one są przedmiotem badania prokuratury. Więc to jest kolejna sprawa. Ale ci ludzie powinni trafić do aresztów, a przede wszystkim powinno się rozpocząć prześwietlanie ich majątków, pochodzenia ich majątków. A przypominam, że Zjednoczona Przestępczość, czyli prawica, tak, zamiennie, przygotowała przecież szereg przepisów, chociażby konfiskata rozszerzona. Kaczyński ma tego świadomość, on się bardzo ucieszył z tego wyniku wyborów, ponieważ Kościół razem z Tadeuszem Rydzykiem, jak pamiętacie, ostrzegałem koalicję rządzącą przed tym, że tak się właśnie stanie, że będzie szturm przy silnej pomocy Kościoła i tych katolickich organizacji, które przez media Rydzyka między innymi, te media katolickie, Państwo ich nie słuchacie. Państwo ich nie słuchacie, więc jakby nie znacie ciężaru gatunkowego tego przekazu. Ja je słucham, gdzieś tam w tle leci sobie Radio Maryja, telewizja Trwam, przysłuchuję się poszczególnym programom i uwierzcie mi, że ten przekaz trafił pod strzechy. To, że nikt się nie wypowiada na ten temat z publicystów, PR-owców, tego komentariatu mainstreamu, tej warszawskiej banieczki towarzyskiej, to już oni nawet o tym nie wiedzą, no, bo trzeba te media posłuchać. Prawda? To nie jest tak, że tam się wszyscy ciągle modlą, jest różaniec, godzinki, godzinki, różaniec jak w kółko, a to jakaś msza, tylko, no i później oczywiście jest kolęda do Miłosierdzia Bożego, ale między tymi pojawiają się, między tymi zdarzeniami stricte religijnymi, pojawia się przekaz propagandowy i w tym jest rzecz. Wybrani proboszczowie, rozdawanie ulotek. Zrobiłem materiał, pamiętacie Państwo, jak pod kościołem świętej, pod wezwaniem świętej Brygidy w Gdańsku rozdawano kłamliwe, prorosyjskie ulotki, typowa rosyjska propaganda. Kreml naprawdę wydaje dużo pieniędzy na to, by używać tych bigoteryjnych katolickich środowisk do tego, by destabilizować sytuację w Polsce. Jak popatrzymy na mapę wyborczą, to znowu ściana wschodnia głosowała na PiS. Oni głosowali na PiS i będą głosować na PiS. Drodzy Państwo, jakiekolwiek pojednania, próby przekonania tych ludzi, to naprawdę nie ma najmniejszego sensu. Jedyne, co może tych ludzi powstrzymać przed głosowaniem na PiS, to moment, nie będą zbytnio mieli na kogo głosować, ponieważ większość z nich pójdzie siedzieć. No tak, sprawa jest kuriozalnie prosta. Jeżeli na przykład zostanie zatrzymany Ziobro, Matecki, Woś, przykładowo mówię, Romanowski, Kaleta, Michał Wójcik,
Gro z nich zostanie zatrzymanych do różnych spraw. Będą siedzieć w areszcie. Zresztą mogą być przedłużane. Sądy nie miały problemu, żeby przedłużać areszt na przykład Tomkowi Szwajgiertowi i siedział 2 lata bez wyroku. No, drodzy Państwo, chyba nie ma najmniejszej wątpliwości. Dlatego czas zacząć ich zatrzymywać. Twarde rozliczenie Zjednoczonej Prawicy. Twarde rozliczenie PiS. Teraz. Nie jutro, nie pojutrze. Teraz. Teraz jest ten czas. Teraz jest ten moment. Właśnie po tych wyborach, które pokazały, jak bardzo koalicja rządowa, szczególnie koalicja obywatelska, nie były przygotowane do rządzenia. Sam plan, który miał Donald Tusk, nie został przez jego ludzi zrealizowany w całości. Był realizowany szczątkowo, przepraszam, że to powiem, ale niezbyt profesjonalnie. Ludzie, których zatrudniono, nie wykonują swoich obowiązków tak, jak trzeba. Z kolei te stołki, na których siedzą panowie ministrowie, to przypominam, że są chwilowe. Jeżeli chcą, żeby te stołki były na kolejne 8 lat, na 2 kadencje, no to czas, żeby się wzięli do pracy i wykonali to, do czego się zobowiązali. Ja nie oczekuję od koalicji rządzącej, od pana premiera Tuska, więcej niż to, do czego się zobowiązali podczas kampanii wyborczej. Ponieważ nie na darmo 1 milion osób poszło w marszu w Warszawie. Wszyscy ci ludzie, czy nie ze mną, tak? Z całą rodziną byliśmy. Uwierzyli w to, że te rozliczenia nastąpią. Miesiąc temu Donald Tusk zapowiedział przyspieszenie działań. Przeszukano domy i mieszkania tych gangsterów od Ziobry i jego samego. Po czym w tej chwili temat przycichł, jeżeli chodzi o kolejne zatrzymania, kolejne przeszukania, a o tym prokuratura krajowa powinna, pan profesor Bodnar, powinni informować opinię publiczną, co dokładnie się dzieje. Również pan Sienkiewicz, który no niestety, ale poległ w przywracaniu profesjonalizmu mediom publicznym, również powinien się wziąć do roboty i naprawdę powierzyć to zawodowcom. Także, drodzy Państwo, czas rozliczenia pisowców właśnie nadszedł. Skoro czytałem komentarze również z wielu z Państwa, że no dajmy im jeszcze trochę czasu, dajmy, okej, zgadzam się, tak, pamiętacie, że ja krytykowałem już 2 miesiące temu pana ministra Bodnara, potem pojawiły się działania i bardzo się z tego powodu cieszę, ale minął kwartał z okładem, przepraszam bardzo, wynik tych wyborów niech będzie stymulatorem dla koalicji rządzącej, by wzięli się za to, do czego się zobowiązali. Nie muszą się zobowiązywać ponad miarę i wcale tego nie oczekuję. Oczekuję, żeby wypełnili swoje zobowiązania wobec wyborców i zaczęli to towarzystwo rozliczać, a jest z czego. Chociażby kwestia Trybunału Konstytucyjnego, znaczy kulinarnego Julii Przyłębskiej. Przypominam, że tam ci pseudosędziowie cały czas biorą nie pseudo pieniądze, tylko prawdziwą kasę. To samo Sąd Najwyższy, tak, pani Manowska i ta cała reszta. Oczywiście, że Duda będzie blokować, ale powiedziałem, ignorujmy Dudę. Tak. Można tych ludzi pozawieszać. Tak. Można wszcząć wobec nich postępowania dyscyplinarne. Szczególnie w spółkach Skarbu Państwa, no, ja rozumiem, że może na biegu się nie znajdzie zawodowców i profesjonalistów, ale ci, którzy są pracownikami wieloletnimi, awansy poziome się bardzo sprawdzają, drodzy Państwo, i ja zawsze byłem zwolennikiem, aby na kluczowe stanowiska kierownicze raczej szukać wśród pracowników osoby kompetentnej, która po pierwsze zna firmę, zna charakter firmy, jest profesjonalistą i ze średniego szczebla menedżerskiego poprzez awans poziomy może jak najbardziej być doskonałym prezesem zarządu czy członkiem zarządu. Do tego jeszcze zna załogę, zna ludzi i chyba tędy jest droga, a nie organizowanie na siłę jakichś konkursów, które będą się wlokły miesiącami i guzik z tego wyjdzie. Drodzy Państwo, no jak zwykle się rozględziłem, więc czas powoli już dopłynąć do brzegu. Ja serdecznie Państwa pozdrawiam.
powiedzieć, poprawiam. Nie będę Państwa poprawiał. Zapraszam oczywiście do kolejnego materiału. Mam nadzieję, że wieczorem się zobaczymy. Subskrybujcie nasz kanał. Dorwijmy te 100 tysięcy. Będzie miło. Kłaniam się nisko. Do zobaczenia, kochani Państwo.